Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia wielki historyczny sukces Polaków, wyzwolenie spod obcej władzy i odzyskanie suwerennego państwa. Dzisiaj ze szczególną wdzięcznością i podziwem myślimy o pokoleniach, które na ten sukces zapracowały, które go wywalczyły, o męstwie, wiedzy, ofiarności i determinacji tych, dzięki którym wolna Polska powróciła na mapę Europy. Dlatego w całym kraju i za granicą, w mniejszych i większych miejscowościach, na placach i ulicach, przy grobach i pomnikach narodowych bohaterów, ze śpiewem i muzyką lub w modlitewnej ciszy, wyrażamy przywiązanie i wierność wobec ojczyzny, darząc się wzajemnym szacunkiem, w poczuciu powagi i godności tego święta. Gromadzimy się pod biało-czerwonymi flagami i wizerunkami Orła Białego. Razem, a jednocześnie każdy na swój sposób korzystamy z najcenniejszego dobra, z naszej wolności. Bardzo pragnę i wiem, że oczekiwanie to podziela wielu Polaków, aby te dobre uczucia i przesłanie dzisiejszego święta towarzyszyły nam wszystkim każdego dnia. Głęboko wierzę, że sięgając do doświadczeń ojców polskiej niepodległości, zapiszemy nowe, piękne karty w historii suwerennej Rzeczpospolitej. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę, aby duma i radość z Państwa osobistych osiągnięć i rodzinnego szczęścia łączyły się z dumą i radością z sukcesów naszej ojczyzny. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. Z wyrazami szacunku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Brawo! Dziękujemy panu ministrowi, dziękujemy prezydentowi Rzeczypospolitej Andrzejowi Dudzie. Rodacy, za chwilę...